Cześć, minęła 21:30. Mamy niedzielę, a więc idealny czas, żeby zacząć pierwszy w Polsce i jedyny na polskim Facebooku program Balkon 2x2 od kuchni. Moi drodzy, jest mi bardzo miło, że w każdą niedzielę jest Was coraz więcej, że mnie oglądacie. Zanim zaczniemy program i przedstawię gościa, chciałem powiedzieć Wam o czymś bardzo ważnym. Tak jak wiecie o tym bardzo dobrze, możecie wygrać w tym programie, udostępniając tego live'a patelnię marki Valdinox. Kochani, udostępniajcie live'a, ponieważ ta patelnia może być wasza. To nie jest konkurs, tu nie ma regulaminu, tu my wybieramy osobę, która tą patelnię otrzyma. Ale patelnia jest bardzo ważna, a sądzę, że o wiele ważniejsze jest to, co mam tutaj. Osoba, która otrzyma patelnię, otrzyma również zaproszenie na jedyne i niepowtarzalne warsztaty kulinarne razem ze mną. Dwie dziewczyny już wygrały patelnię, a także warsztaty ze mną, więc teraz mam nadzieję, że dzisiaj wybierzemy jakiegoś fajnego faceta. Moi kochani, czas nastał na to, żeby zacząć. Więc zaczynamy. Mój dzisiejszy gość to kobieta, przepiękna. Są takie taka emocje we mnie drążą, tam od środka aż płonie, prawda? 18 odcinek, więc gorąca osiemnastka. Jakby Niedzik zaśpiewał 4 osiemnastki w moim samochodzie, pewnie by się nie obraziła. Zrobiła mi wielką niespodzianę. A więc panie i panowie, Ewa Niespodziana. Cześć Ewa. Cześć. To już pierwszy pocałunek mamy za sobą. No jak? Oby nie ostatni dzisiaj. Nie wiem, słuchaj. Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do mojego programu. Zawsze miło jest mi gościć piękną kobietę w moich skromnych progach. No, ja też się cieszę, że tu jestem, nie ukrywam. Fajnie, że z Tobą jest przystojny mężczyzna. No, oczywiście, że tak. Słuchajcie, moi drodzy, możecie Ewę śledzić na Insta, a także na Facebooku. Właśnie Ewa przed chwilą udostępniła tego live'a. A także pamiętajcie o tym, że ten program jest dla Was i dzięki Wam, więc my tutaj jesteśmy cały czas nieustannie online, 172 osoby już ogląda. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Ewy, to je zadawajcie, chętnie na nie Ewa na pewno odpowie. Ja już poprawiam tego, ten tablet. Stoi. Zanim zaczniemy tak naprawdę gotować, muszę to zrobić, ponieważ chciałem pozdrowić serdecznie Mateusza Matuszewskiego i Kasię Katarzynę, a także Magdalenę Bieńkowską, którzy nieustannie lajkują, piszą komentarze, no są moimi fanami, więc serdecznie Was z całego serca pozdrawiam. Ewa. Tak. Mamy stół zostawiony jedzeniem. Mhm. Ja tak na początku pomyślałem sobie, że skoro Ty przychodzisz, finalistka top model, a generalnie drugie miejsce top model w Polsce, to powinienem tutaj wacikami i sokiem pomarańczowym cały stół rozłożyć. Nie. Ja tak nie jest? Nie. Ale to lubisz zjeść? Lubisz jeść? No, lubisz jedzenie? Gotujesz? Gotuję rzadko, ale gotuję. Gotujesz. A jaką kuchnię lubisz? Tajską bądź włoską. Włoską, italiano, vero, prawda? Tak, makarony. Powiem tak, no pomiesz, lubię kuchnię włoską, może i widać, ale ja dzisiaj, moi drodzy, tak tylko tytułem wstępu, zrobiłem zestaw obowiązkowy klata i bic, prawda? Od razu widać. Nie mam nic. No, ale masz inne walory. Jakby nie było. No bo mając taką piękną kobietę w swoim programie, finalistkę top model, to jakby nie było, bo włos zepsujesz, a ja układałem pół godziny. Jasne. No, to trzeba się do tego przygotować. Ewa, zacznijmy może gotować. Moi drodzy, co dzisiaj robimy? Skoro jest gwiazda, która jest modelką, bo modelką jesteś. No jestem, oczywiście, że jak jest. Najbardziej, mam powiedzieć, że nawet top modelką, więc coś dobrego, zdrowego. No gluten, no laktoza, wszystko no, ale dobre jedzenie i smaczne. Zrobimy coś a la koftę. Koftę, która jest z kuchni greckiej, jakby nie patrzeć, natomiast zrobimy to zupełnie w inny sposób. Użyjmy do tego 500 gram piersi z kurczaka.
I teraz, moi drodzy, co jest bardzo ważne, to jest to ważne, nie kupujcie gotowego mięsa mielonego. Wybierzcie dwie najpiękniejsze piersi w tym sklepie, u tego rzeźnika, czy u tego drobiarza, co te piersi ma. Poproście, żeby wam je zmielili. Wówczas macie pewność, że to jest to, co kupiliście. Więc tak, będą to a la kofta, czyli tak, patyczki do szaszłyków jak najbardziej nam się przydadzą. Drób. Do tego dodamy przyprawy. Takie jak imbir. Imbir zdrowy. Mamy tutaj dużo... czy imbir to tak jak polski antybiotyk. Dodamy czosnek wędzony. Jak moi fani o tym wiedzą, jestem fanem czosnku wędzonego, bo wszystko co wędzone to jest lepsze. Dodamy chili. Dodamy paprykę wędzoną. Dodamy... Czy wiesz, co to jest? No, nie wiesz, bo nie pomuchałaś jeszcze. Wiem, ale mam na końcu wiem, języka ale nie powiem. W tym momencie. Słuchajcie, to jest trawa cytrynowa, która jest suszona i rozdrobiona na drobne kawałki. Pomuchaj. Trawa cytrynowa. No, powiedzmy, że jak trawa, to pachnie. Wiesz co? Ja to odłożę. Mam plecki, to skręcimy potem. Może tak samo dobrze się pali. Zobaczymy, jak się działa. Jak działa. Dodamy również sos sojowy. Dodamy garam masalę. Dodamy skórkę z otartej limonki i jajko. I to będzie nasza baza do mięsa. Ale jeszcze jeden ważny gość tego programu, czyli batat. Słodki ziemniak. Skoro słodka dziewczyna, to słodki ziemniak, jakby nie patrzeć, idealnie do siebie pasuje. Ja go przyjmuję. Ty go przyjmujesz? Dobrze. Do wszystkiego dodamy jeszcze świeżą kolendrę. Ja odkąd wróciłem z Kolumbii, zakochałem się w kolendrze i generalnie pcham, wkładam, jakby co by nie robić, dodaję dobre słowo, oddaję kolendrę do wszystkiego. Więc będzie kolendra. Podamy wszystko z dressingiem, sosem. Sos będzie na bazie świeżego i dobrego miodu. Od mojego przyjaciela Grzesia z jego teścia pasieki, więc jak najbardziej Grzesiu, dziękuję Ci bardzo za cały miód. Będzie miód, będzie sos sojowy, będzie imbir, a całość usmażymy na dietetycznym oleju kokosowym. Ewa, tak. Czy uważasz, że to jest danie dietetyczne? No tak. Idealne dla modelki? Tak, idealne. Dobrze, to powiem Ci jeszcze jedno. Jak zrobimy. No, nie gustuję w takim jedzeniu. Nie gustuję w takim jedzeniu. Całość obtoczymy jeszcze w mące ryżowej. O. W mące ryżowej i pokrojonym, rozdrobnionym stropianie. Stropian ma na myśli te płatki, te ciastka, jak to nazwać? Te, które modelki jedzą. Zanurzone w soku pomarańczowym. Ewa. Ja bym Cię poprosił, żebyś obrała tego batata. To urządzenie Ci znane? O, tak. Więc obierz i proszę Cię, żebyś go starła na tarce. Może ja obiorę, a Ciebie poproszę w tym czasie, żebyś... Dziękuję. Żebyś pokroiła mi kolendrę. Kolendry używamy z całymi łodygami, ponieważ w łodygach tak naprawdę jest cały smak zawarty. Więc jeżeli byłaś uprzejma posiekać, więc będzie rewelacyjnie, ja w tym tak czasie nie obiorę. Jak ty. Ewa, sądzę, że ci siekasz dużo lepiej niż ja, bo cóż taka piękna kobieta może robić? No może siekać między innymi. Ewa. Chciałbyś. Jak to jest być top 2 w top model? Opowiadaj. Znaczy, no wiesz, no ja się bardzo cieszę w ogóle z tego tytułu. Tak, bo... jesteś drugą najpiękniejszą Polką w Polsce. W programie Top Model. No, tak. Więcej, jesteś pierwszą najpiękniejszą Polką, bo wygrał facet. No wygrał Patryk, ja w ogóle cieszę się, że on wygrał i jak w tym momencie, gdy stałam z nim podczas... Czujesz, jak pachnie? Czuję. Kolendra, kochani, ma niesamowity zapach. Pachnie cudownie, nie? No, tak. No, cała kuchnia pachnie kolendrą. No, wygrał Patryk. No, wygrał Patryk, bardzo się z tego cieszę, bo... Ja na samym początku już mu kibicowałam, widziałam wszystkie jego postępy. A wy jesteście z jednego castingu? Wiesz co, ja byłam w Sopocie na pre-castingu. Chwila. Tak? Pochodzisz z Wągrowca. Wągrowca, tak. Tu jest Wągrowiec, tutaj jak ten batat. Tu jest Sopot. No tak. Co robi dziewczyna z Wągrowca w Sopocie?
Nie, no pojechałam, słuchaj, żeby zobaczyć, jak to jest, czy się nadaje, czy też nie. I... Pojechałaś pewnie do Galerii Sztuki. Tam gdzie się wszyscy bawią. Co potrzeba, kochana? Bo nie zapominaj o tym, że jesteśmy przypięci nieustannie więzem niezrywalnym, kablem w tym programie. Więc jak było na castingu do programu Top Model? No wiesz co, na początku stresowałam się to bardzo, ale stwierdziłam, że to jest mój moment i że muszę zobaczyć, jak to wszystko wygląda, że muszę się pokazać z tej najlepszej strony. I w sumie mi się wydaje, że masz dwie strony najlepsze, patrząc na ciebie. Jakie? No jesteś ładna po prostu. Dziękuję, ale nie, powiem tak, pre-casting był dla mnie stresujący, ale moment głównego castingu był dla mnie takim, nie wiem, wybawieniem. Cieszyłam się po prostu bardzo z tego, że dostałam dalej szansę z pre-castingu na casting. No i na castingu już nie stresowałam niczym i tak, wiecie, no się udało. Jak program wyglądał, każdy o tym bardzo dobrze wie, bo widzimy to w telewizji. Ale powiedz mi, co się działo w domu modelek czy modeli? Bo tego nie pokazują, nie? Bo to, że macie sesje zdjęciowe, że was oceniają, to jak mnie masterchefie oceniali, prawda? Ja gotowałem, mówili dobre, niedobre, fajnie. A co działo się w domu modelek? Wiesz, to było tak, że były wzloty i upadki na przykład u mnie. A czy mówisz o kacach? Nie no, to w ogóle zero alkoholu. Zero. Tak samo jak u masterchefie był w ogóle zakaz picia alkoholu. Tak, zakaz picia alkoholu. Zero. Tak się rozglądam, bo właśnie pomyślałem o tym, że do naszego dania potrzebujemy, tak jak mówiłem, batata, a potrzebujemy go startego. Więc jak byłabyś uprzejma, tutaj jest, tu jest tarka, tu jest batat, jak byłabyś uprzejma go zetrzeć. Kochani, w międzyczasie obiorę imbir. Jak obrać imbir? Jest bardzo prosta zasada. Bierzemy łyżeczkę i obieramy. Zobaczcie. Schodzi skórka momentalnie, nic się zupełnie nie dzieje. Właśnie Ewa się skaleczyła normalnie na planie programu MasterChef, jak się skaleczyliśmy, to wołaliśmy medyk. Ale że to jest program balkonowana woda od kuchni i tu jest wszystko na wzrok działa, więc Ewa nie musiała wołać medyk, bo od razu przyszedł. Mając taką Ewę przy sobie, medyków więcej niż pracowników na planie się zrobiło mentalnie. Grunt, że operator kamery nie rzucił, żeby ją ratować. Dziękuję bardzo. Kochani, ja tylko zerknę na naszego Facebooka. 213 osób, 20 już nas ogląda. To co, dziękujemy serdecznie. Za chwilę będziemy czytać. Ewa, dasz radę ciąć? To robić? Co ty, nie, dam radę. Dobrze. Ja obrałem imbir, jak wspomniałem. Fajna metoda. Bierzemy po prostu łyżeczkę i obieramy. I bez problemu. Czyli wracając do pytania przed... Zanim stała się ta tragedia. Żadnej tragedii nie było. Zanim się krew polała, a to nie ten czas jeszcze. Jak było w domu nie MasterChefa, a domu Top Model? No wiesz, no to nie było łatwe. Zostaliśmy uwięzieni przez parę dobrych miesięcy w domu bez internetu, bez... A ile trwało nagranie całego programu? Wiesz co, tak może z 3 miesiące. To dużo, aha. No długo w ogóle długo. Trwało, bo wiesz, no nie mieliśmy tego kontaktu z rodzicami, z przyjaciółmi, z nikim, ze światem. Telefony mieliście czy nie? Zabrali wam. No i... No tak, bo teraz social media, zdjęcia, Insta, Facebook, no to łatwo się jest... Łatwo jest się po prostu ujawnić, nie? No tak, tak, w ogóle te social media bardzo nam pomogło. Nie, bo teraz ludzie mogą, właśnie wy możecie nas obserwować na Instagramie, na Facebooku. I to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Uwaga, mamy o Kamila. Kamil, strojny z Walii, pozdrawia Szymona i Ewę. My również pozdrawiamy. To jest mega. Kochani, ja chciałbym wam tylko przypomnieć, że udostępniajcie tego live'a, ponieważ ta patelnia marki Waldinox może być wasza, ale patelnia jest fajna, genialna i w ogóle to jest zajebiste. Natomiast dużo lepsze są ze mną warsztaty kulinarne, na które was mogę zaprosić. Czuję się lekko jak w Mango. No właśnie. Tu patelnia, tu warsztaty. Udostępniajcie i będzie zajebiście. No niestety tak nie jest. Natomiast no, ja każdemu polecam ze mną warsztaty. Ewa, jak widzisz, idealnie...
Przestań. Ja już nie powiem nic. Dobrze. Mamy dom Top Model. No. Tam ciebie i kolegę Mateusza. Wszyscy oglądaliśmy wasz romans na antenie programu. No tak. I jesteś pewnie ciekawy, co dalej. Nie, jestem ciekawy, jak było. No super było, naprawdę. A nie, co dalej? No. Nie, co dalej? Wiesz co? Przyjaźnimy się, mamy ze sobą kontakt, spotykamy się tylko wtedy, jak możemy. Ale to co, to po planie programu miłość przestała istnieć? Nie. Dalej istnieje? Istnieje. Słuchaj. Istnieje, istnieje. Ja ciężko trenuję na siłowni. Myślisz, że mógłbym go zastąpić? Pamiętaj, że to jest mój program i pamiętaj, że tu jesteś. Szymon, no wiesz. Nie no. I mam rękawiczki czarne. Dobra, masz szansę. To bardzo miło. Więc przejdźmy do gotowania. Bardzo fajnie. Naszego kurczaka 500 gram zmielonej przez mojego rzeźnika pierś kurczaka wrzucamy do większej miseczki w rękawiczkach, żeby wszystko było estetyczne. Mamy tutaj dany imbir. I będziemy do niego dodawać kolejne składniki. Jedną rękę mam tylko czystą, więc będę to jedną ręką dodawał. Co dajemy? Ewa, całego nie musisz ścinać. Spoko, już widzę, że się wkręciłaś w to. No, jakby wszystko. To bardzo fajnie. Dajemy trawę cytrynową na bogato, bo u nas zawsze jest na bogato program. Ja potrzebuję jednej ręki, rękawiczek mam wiele przygotowanych. Damy do tego jeszcze czosnek. Damy czosnek, który przyciśniemy przez prasę. Idealnie. Zobaczcie, kochani, batat wygląda jak nasza marchewka. No, dzięki. Nie? Chodzi mi o kolor. No tak. Jest idealnie starty. Sam bym tego lepiej nie zrobił. Widziałem, ile serca włożyłaś to, żeby zetrzeć tego batata. I palca. I palca, tak. No, tu się leje krew niestety. Nic to nie poradzimy. Najprostszy sposób, żeby pozbyć się opakowania, czyli całości czosnku, mordujesz, to jest uderzyć. Mordowałem to raz w życiu tutaj w programie, to była Asia Kołaczkowska. Pani Asiu, pozdrawiam serdecznie. Robiliśmy homara, które było morderstwo. Czyli wracając do mojego pytania, jak tam z kolego Mateuszem? Czy ja badam, po prostu badam konkurencję? Nie, wiesz co, mamy bardzo dobry kontakt. Mhm. Myślę, że... Na ciebie też przyjdzie pora, ale nie teraz, przepraszam. Czy co, mam w kolejce ustać? No tak, jak wszyscy. Słuchaj, ja w kolejce nigdy nie stoję. Ja też nie, na przykład w sklepie. W kolejce, nie? Bez kolejki. Ewa. Tak. Jesteś młodą osobą, piękną, młodą. Masz 19, tak? 19 lat. No jeszcze lat. 18. Ile? 18. 18. Czyli dobrze trafiłem, że 4-18 w moim samochodzie. No, powiedzmy. Jakby nie patrzeć. Więc no, ja nie jestem stary, bo mam 33 lata. Tylko. Więc całe życie... No może ja zapytam się o ciebie, jak tam ci idzie. Jak mi idzie? Po programie? Słuchaj, rewelacja. Prawda jest taka, że mam swój własny program, w którym jesteś teraz gościem. I sobie... Czuję się zaszczycona. I sobie kręcę. A program programem... Ale pachnie. Pachnie przepięknie, prawda? To skórka, to limonka. Cudownie pachnie. Mam w sumie własny program. Robię jedne z najlepszych, o ile nie najlepsze, bezy w tym kraju. O Boże, ja naprawdę się skuszę. No taki box będzie dla ciebie prezentem. Nie, nie, nawet nie wiesz, co. Ale wiesz co, powiem ci tak. Co my tu mamy? Bo się tym strasznie jaram, nie? Na maksa się tym jaram. Mamy kakao. Mamy M&M'sy, czyli w beziku, w środku jest M&M's ukryty, obtoczone jest wszystko w czekoladzie, 55% kakao i M&M'sa. Czy chcesz mnie utuczyć? Nie. Tak? Co dalej? Mamy tutaj... Szymon, tak się nie bawimy, słuchaj. Mamy pistacje, mamy kokos w czekoladzie, o, dobre, w czekoladzie gorzkiej i mamy znowu kakao. Są rewelacyjne, są przepyszne. Polecam ci serdecznie. Niebawem już na mojej stronie szymonczyski.com
będą dostępne w cukierni. Ewa, ja dam ci tablet, zerknij, co tam się dzieje, jakie są pytania naszych gości, a ja dodam w tym czasie jajko. O Boże, mój tata, słuchajcie, w kabinie. Tatę pozdrawiamy serdecznie. Czy tata jest w pełni skomputeryzowany? No oczywiście, że tak. Tatę pozdrawiamy serdecznie. Dodałem, kochani, tak, trawę cytrynową, skórkę z limonki, kolendrę, jajko, trochę wody. Zobaczymy, ile będzie nam potrzeba. Co dam jeszcze? Odam garam masala, że pięknie pachnie nam tutaj Indie. Dodam sos sojowy. Za chwilę Ewa będzie czytała. Tak, nie ma problemu. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich, którzy był są czosnek. Obecni na tak, kochani, naszym live'ie. Pozdrawiam was serdecznie. Szybko kroję czosnek. Chcę się zmierzyć w... O matko, w... ja bym palcy już nie miała. Na pewno nie. Wiesz, ile ja straciłem palcy. I pozdrawiamy panią Iwonę mieszał. Paździor. Pani Iwona Paździor. No, kojarzysz. Kojarzę. Kojarzę. Mama Natalki. Tak. Z Masterchefa. Dokładnie. Pierwszego polskiego Masterchefa Juniora. Ale w ogóle super mam kontakt z dzieciakami z Masterchefa. Nawet po programie, więc to jest naprawdę. Czy one są same w sobie po prostu genialne. To nie ma co ukrywać. Tak. Po prostu są genialne. Co tam się dzieje na naszym Facebooku, kochani? Ja tylko przypomnę, że udostępniajcie wśród was i bierzemy osobę, która trzyma patelnię i ze mną warsztaty. Mhm. Czy są jakieś pytania? A więc tak. No ogólnie wszyscy nas pozdrawiają. No to pozdrawiamy Wągrowiec serdecznie. Pozdrawia. Ja również pozdrawiam Wągrowiec z mojego rodzinnego miasta. I mieszka osób w Wągrowcu? No jajku, tak żeby nie skłamać, to nie, znaczy, nie wiem, ale Ewa, możesz teraz 30... policzyć mi w myślach, ile jest sąsiadów. Nie wiem, 30 tysięcy może być mieszkańców. To bardzo ładnie. No i co tutaj? Czy to już jest duże miasto? Czy ja dobrze kojarzę, że Wągrowiec mi się kojarzy z dowcipami? Nie dobrze czy źle? Znaczy ja sobie myślałem, że żadnego nie pamiętam o Wągrowcu, ale tak mi się kojarzyło Wągrowiec. Pewnie tak, pewnie tak. Czy dobrze. Bardzo dziękuję Monika Smolarczyk. Nie zmienia się, na pewno się nie zmienię. A czy ma się zmieniać? Ewa jest super skromna, nie zmienia się. Nie, nie zmienia. Ewa jest super, jest skromna i się nikt nie zmienia. O, wolę warsztaty niż patelnię. Więc jedno i drugie. Widzisz? I ze mną pół dnia. A ja trenuję. Może nie widać. Dajcie bezę. Beza dla każdego. Zróbmy tak. Beza dla każdego. I tak będzie. No dobrze, zapraszamy, zapraszamy. Jezu... Ludzie są tacy przemili, słuchaj. To czytaj po kolei. Ja w tym czasie, kochani, jak Ewa będzie czytać, zrobię szybciutko sos. Gdzieś mi zginęła i... A, jeszcze nie oddałem naszych batatów. Pytanie do mnie. Chciałam się spytać, czy masz kontakt z kimś z Top Model? Czy ich zazdrość minęła? Podziwiam cię za spokój. W sumie kontakt mam z Patrykiem. Bardzo dobry też, z Mateuszem. Mateuszem. No, tak. Z Mateuszem mam bardzo przecudowny kontakt. I z paroma osobami też mam. Ja już ustałem w kolejce. Ja do programu nie poszłam, żeby szukać przyjaciół, tylko poszłam się sprawdzić tak naprawdę. Ale to poszłaś, żeby wygrać? Nie, miałaś takie założenie, że musisz nie, wygrać? Właśnie, że nie. Poszłam do programu tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, czy się nadaje, czy też nie. Ewa, było warto? Oczywiście, że tak. Drugi raz byś poszła? Tak. Drugi raz też bym poszła. Trzeci. Cieszę się, że to mówisz. Bo skoro ja byłem piąty w Masterchefie... Ale to mega jest uczucie, że nie znalazłem się w 14. Tak, nie? I nie wygrałem. Teraz trenuję, więc może top model. Może. A jest jakiś wymagany wzrost? Jeżeli na przykład dziewczyny czy chłopacy, którzy nas oglądają, chcieliby pójść do top model, tak? Nie? Czy oni muszą, nie wiem, jakoś wyglądać, oprócz tego, że muszą być szczupli? Nad tym pracujemy wszyscy nieustannie, bo cały kraj się odchudza. Dlatego mamy takie no gluten, no laktoza, no wszystko jedzenie, ale bardzo dobre. Sól, pieprz. Słuchaj, o, zrobiliśmy komuś smaka na jedzenie. Jest więc było pytanie o wzrost. Czy wzrost tak? Musi być, czy nie? Tak, wzrost jest ważny w modelingu, bo wiadomo, bez wzrostu ani rusz tak naprawdę. Jest ważny. Czyli na przykład dla mężczyzny to jest jaki minimum wzrost? I czy się liczy wszystko? Tak, wiesz co, mi się wydaje, że 1,80 m, tak co najmniej chyba. Czy prawie tyle samo co ja. I też liczy się charakter, jeżeli masz ten kontakt z ludźmi taki dobry, to możesz wszystko. No tak, no ale generalnie tak, okej. Okay. Robiąc taki program jak ja, no trzeba mówić, bawić się tym, kochać to, co się lubi, tak. Co się gotuje, kochać gości. No a model to generalnie no...
Chodzi, tak? Tak, ale wiesz. No chodzi. Więc no, więc jak to jest, Ewa? Powiedz mi. Z modelami, tak? Szczerze, no jak to z modelami jest? No wiesz, no wybiegi są ważne, sesje również są ważne i to zależy wszystko od ciebie, co dalej zrobisz. Okej, okay, a czy to jest ciężka praca? Oczywiście, że jest. Naprawdę praca modelki nie bo jest wiesz, wcale łatwa. Ja wiem, że to ciężka praca jest. Sama wiem, jak kręcenie mojego programu jest ciężkie, ale bardzo przyjemne. Właśnie, nie narzekaj, słuchaj. Ja w życiu, ja kocham to, co robię i dziękuję wam wszystkim, którzy mnie oglądacie, ponieważ daje mi to niesamowitą radość, przyjemność i generalnie jest to mega, ale chodzi mi o to, że tak się wydaje, że coś powstaje od tak. Wiesz tak, co, tak nie jest. No niby nie jest, ale jeżeli wierzysz w to i tak dalej i wkładasz to mnóstwo swojej pracy, to wszystko jest możliwe. Ja tylko powiem, że zrobiłem teraz, robię sos szybciutko. Sos to jest sos sojowy, kolendra, miód, a za chwilę dodam tu chili. I w tym będziemy nasze mięsko, które będzie ugrillowane, za sekundę mieszać. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Cudownie. Po prostu to jest rozkosz. Rozkosz. Kochani, mamy Ewę i tu widzę, że ja odpowiadam już na pytanie. Więcej jest tu chętnych niż potrzeba. Na planie podchodzą i sprawdzają, czy Ewie nic się nie stało, prawda? Czy paluszek dalej nie krwawi. Ewa, może ja sprawdzę. Cały. No nie! Pocałuję, pocałuję, to nie będzie bolało. Dobra, masz. Boli? Nie. Widzisz, no. Nikt tu inny nie jest potrzebny. Tak. W ogóle ja też nawiążę do takiego pytania, które pojawia się u mnie na co dzień. Czy mój kontakt z Adą jest taki naprawdę jak... Z którą Adą? Z Adą Daniel. Myślałem, że z moją Adą. Taki kontakt, nie. Czy moją, w sensie moją... Taki kontakt jak... Naszą Adą. Już mówię, z Adą się po programie lubimy, rozmawiamy ze sobą czasami, więc nie, z Adą nie mamy żadnego konfliktu. Ale po programie. Ale to jest tak, że jest tak duża między wami rywalizacja, ponieważ no, ja nie ukrywam, w programie Masterchef takiej nie było. Każdy rywalizował ze sobą, już każdy. Mąka ryżowa. Ale ci powiem, że po programie to wszystko tak ustaje, wszystkie emocje i tak dalej z ciebie uchodzą. Zobaczcie, gnił ten stropian z ryżu. Co byś robiła? Nie przeszkadzam. Dodamy tutaj. Co byś robiła? Wymieszamy. Co? Za chwilę w tym będziemy maczać nasze kurczaki. Ewa, co byś robiła? Ty byś nie była modelką. Leżałaby i pachniała to, co robią piękne kobiety. Nie, wiesz co, bym pracowała ciężko na to, by spełniać swoje marzenia. I... Dobra, Ewa, no? Masz lat 18. No, czyli jesteś dopiero, robisz krok w to dorosłe życie, w to mam na myśli życie zawodowe. Dodam olej kokosowy na naszą patelnię grillową. Co dalej? Nie wiem, planujesz studiować, uczyć się, tak, czy na przykład, tak. Nie wiem, trenować tylko wyłącznie modeling? Nie wiem, słowo trenować z wysłuchaniem. Nie, no modeling całe życie trwać nie będzie, to ci z góry mówię. Właśnie. A gotowanie może no być? Wchodzisz mi w słowo, normalnie to ja taka duła. Nic słuchajcie. Nie wchodzę, dobra, ja już w ogóle nic nie mówię. Nie, no, chodzę do szkoły zaocznej. Maturę piszę w tym roku. O, to trzymamy serdecznie kciuki za maturę. Tak. Z jakich przymiotów? No, polski, matematyka? Tak. Język obcy? Tak. I do tego jeszcze biologia. Biologia? Tak. No, widzisz, się nie dziwię jakoś. I planuję iść na studia germanistyczne bądź aktorskie, bo nie ukrywam, przyszłość to wiązać z aktorstwem. No. Także zobaczymy. No. Słuchajcie, jest już nas 230 osób. No. Super. Rośniemy super. Po prostu w siłę niesamowicie. Jest nam bardzo miło, że nas oglądacie. Ja dodałem tą wymieszaną mąkę ryżową z... stropianem, czyli z tymi... co jest za modelki ze stropianu? Z ryżu? No ja tego nie jem, słuchaj. Ja jem. A chcesz być modelem? No. Tylko, że ja jem to wersję z czekoladą. Ja też, w ogóle, słuchajcie. A, top model. Tak, to jest niesamowite. Kurczę, słuchaj to. Jedzą wszyscy? Podasz mi jeszcze dwa te stropiany? Super, no dziękuję. No i w top model była taka sytuacja, że... No wiadomo, niespodziana lubi Nutellę sobie zjeść. I były momenty, gdzie jadłam na oczach innych, gdzie inni trzymali formę. I oni to widzieli? No widzieli. Bo ja na przykład widziałem w programie, że kazali niektórym wam chudnąć. Czyli nie mówię też, o tobie, tylko mówię nam o jakichś gościach. Kazali, słuchaj, chudnąć. Słuchaj, trzeba było iść do Masterchefa, tam nikt nikomu nie każe chudnąć. No wiem, ale nie, ja lubię jeść i nie ma dla mnie czegoś takiego, też że... lubię jeść. Widać? Ewa. Przepraszam. Ewa, ty mnie wcześniej nie widziałaś.
Ty też mnie wcześniej nie widziałeś. Jak trzeba było tu wchodzić, to do drzwi się były z gumy. A teraz już chodzę normalnie. No, no mówiłaś, no już przerwałem sorki wielkie. Teraz, znaczy, jem, cały czas dobrze jem i nie odmawiam sobie jedzenia, bo dla mnie to jest karygodne wręcz. Żeby sobie odmawiać jedzenia. Tak, no nie lubię. Ja po prostu lubię jeść i cieszę się, że tu jestem. Że możesz jeść. Ja tak, sięgam po rękawiczki, bo za mało rękawiczek wziąłem. No. Czyli jesz. Ale okej. Okay. Czy modelki jedzą mało, nie jedzą? Jak to w ogóle wygląda? A czy modelki z reguły mało jedzą? Bo nie mogą jeść. No właśnie, bo ktoś tam zakazuje. No ale to jest tak, że one... Jesteście normalnymi ludźmi, którzy chcą jeść, a wiedzą, że nie mogą? Jak ja? A ty możesz jeść, słuchaj. Nie mogę. Możesz. Jak mam być kolejnym top modelem, to nie mogę. Już tu mówiliśmy, ej, że... zaczynam się bać, że wystartuję. Czemu? Że ja wystartuję top model? No tak. Jeśli nie. Będzie u mnie szansę wtedy, to masakra już. Wzrosną? No tak. Jest tak samo wysokie. Także ale tego. Sobie wlewa, słuchajcie. Słucham, ale co? Wlewasz sobie. O, wlewam? Szymon, wlewam? Cicho, tak. Coś wlewać? Ja wlewam, skąd ale... Skąd czerpiesz inspirację do gotowania? Dla mnie inspiracją jest każdy gość, który przychodzi do programu. Ej, no ty mi to dużo słodzisz, słuchaj. Nie słodzę, naprawdę. Nie słodzę. Wczoraj śmiałem, właśnie trafiłem kawałkiem mięsa operatora. Nie słodzę, absolutnie. Robimy, kochani, takie właśnie pulpeciki, nawet na połowę tego. Za dużo zrobiłem. I będziemy wkładać w to za chwilę nasz szaszłyk. I to będzie obtoczone w mące ryżowej, która jest tutaj za nami. I poproszę Ewa, żebyś teraz odwróciła się. Otworzyła tamto szafkę. I tam stoi na drugiej półce mąka ryżowa. Mam nadzieję, że Nutelli nie widać. Możesz powtórzyć, która to szafka? Ta szafka, kochana. Możesz to robić tapetem, tak. I na górze stoi, do góry. O, mąka ryżowa gdzieś tu stoi. O, tu, obok kaszy. No będę ślepa. To jest ta obok kaszy, tak. Super. I zamknij, bo tam Nutella jest. Nie. Ja tego nie powiedziałem. Tego ja nie powiedziałem. Ludzie na diecie Nutelli nie jedzą. Bierzemy mąkę ryżową, dałem jej za mało. Odmawiam jedzenia, słuchajcie, to jest po prostu... Zaraz będziemy cię karmić, Ewa. Standard. Będziemy cię karmić, więc bierzemy nasze pyszne szaszłyki i w mące ryżowej delikatnie obtaczamy. Właśnie w ten sposób. Pięknie nam się tworzą. Zobaczcie. O. Mamy pierwszego pięknego szaszłyka. Tu go położę z boku i będę kolejny robił. A ty, Ewa, odpowiadaj na pytania naszych tak, widzów. Tak, tylko właśnie. Bo to wygląda tak, że chodzi, ja bym ci nie pozwalał odpowiadać na pytania. Tak, tak, tak. I właśnie tak jest. Proszę bardzo. Bardziej to są stwierdzenia niż pytania, więc poprosimy o pytania. Kochani, prosimy was bardzo serdecznie o pytania. No i zobaczcie. No. Dobrze, już nic nie mówię. Jezu, kochany, ja jestem osób bardzo w ogóle mało mówiących. Ja nic nie mówię. Tak, tak, tak. Ja wszystko rozumiem. Ewa, z makijażem nie wyglądasz na swoje lata. Ja też nie. Ale to wszystko zasługa Ady. Słuchajcie, mamy Adę na planie od make-upu. Po prostu Szymon? Niesamowite. A dlaczego akurat w mące ryżowej? Czemu w mące ryżowej? Mąka ryżowa jest zdrowa, a my dzisiaj robimy zdrowe jedzenie. Superfoods dla Szymka i dla Ewy. Może ja się już nie wypowiem na ten temat, skoro masz tam Nutellę ukrytą. Ale ja nie jem, to dla gości. Jak przychodzą, są smutni, mówię, to może po Nutelli. Nie jadłaś, bo tobie nie zaplanowałem. O, dopiero co oglądałam Masterchef Junior, a teraz was. O, to bardzo nam miło. Bardzo nam miło. Czy Ewa lubi gotować? No, Ewa, lubisz gotować? Lubię jeść. Nie ukrywam, a co do gotowania to... I to jest tak niesprawiedliwe, bo po jednej widać, że lubią jeść i gotować, a po drugich nie widać, że lubią jeść, Ewa. Ale słuchaj, ja ciężko na to pracuję, nad moją figurą. Ja też. Ja bardziej... Miałam problem z biodrami, słuchaj, w programie. Pewnie słyszałam. Ja mam z brzuchem problem, ale coraz mniejszy, naprawdę. Dzięki temu są inne rzeczy większe. O matko. Też tak słyszałem ostatnio, o matko. Co tam się dzieje? Kochani, my mamy pierwsze cztery. Szymek, maselka, daj do tych szpadel troszkę. Marek Pukas. Marek Pukas, Pukas czy nie Pukas. Więc bez masełka dzisiaj tylko wyłącznie... olej kokosowy, bo zdrowa kuchnia, my jesteśmy na diecie, Marek diety nie potrzebuje, bo dobrze wygląda jak zawsze. Pozdrawiamy Wiktorię Wicińską. To jest najgorsze, co może być, kiedy ktoś je dużo, a jest szczupły. Takich ludzi nie lubimy. Tak? Ewa. Sorry, chyba się nie zaprzyjaźnimy. Jeszcze już się przyjaźnimy. Kochani, nasze piękne
a la kofty na mące ryżowej, z pieszy z kurczaków, z kolendrą, z tak smacznie otartą skórką z limonki. Szymon, masz żonę? Przyznaj się. Żony nie mam, Ewa aspiruje. Powiedziała, żeby stać w kolejce. I stoisz, prawda? Ja całe życie stoję, Ewa. Ale jeszcze ci tam... Zawsze jestem gotowy, jak trzeba, jestem gotowy, nie ma problemu. Ląduję to na patelni grillowej, którą właśnie jeszcze podkręcam, żeby się bardziej rozgrzała. Boże, Ewa, wszędzie cię znajdę. No tak, ja staram się być aktywna w social media. Więc Patrycja Sęk się nie dziw. Nie dziw się. My dzisiaj odpaliliśmy live'a na Insta. Pozdrawienia dla Ady. Dla naszej Ady? No, dla naszej. A Ada jest najlepsza, to ja ją uwielbiam. Ja też. Zawsze jak jest smutna na planie, to mówię, Ada, czemu Ada smutna jest jesteś? Smutna? Tak, ona? Raz była. Ale ja od razu spunktowałem. Dałeś im tyle. Wiesz, tak. Kochani, mów, co tam się dzieje. Ja tu sekundkę ogarnę, a w ogóle Ewa pije herbatę, którą z Kolumbii przywiozłem z liści koki. Jest przepyszna. Dlatego tak nawija teraz. Tak, ja wcześniej już siedziała w rogu i nic nie mówiła kompletnie, a teraz pije cały czas. Ja zawsze mówię, słuchaj, jak dorosnę, też chcę być modelką taka jak ta Ewa. O ja. Dziękuję. Bardzo to miłe. Bardzo miłe, tak. Co to napisał? Martyna Latos i pozdrawiam cię. Martyna, pozdrawiam serdecznie. Warto jest być modelką jak Ewa. Też chciałem być modelką. Ta nasza szylka. Przeszłyka. O. Przepraszam, przeszłyka. Ewa, czytaj to szybko, tylko ogarnę. Pozdrawiamy Esterę i całusy dla Szymka. O, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam również. Pozdrawiam was i dla niego żona już jest. Ale ja mam Mateusza, słuchajcie, tak nie można. Jeszcze. Jeszcze. Dzwoniliśmy, że z Mateuszem miałem przyjemność rozmawiać. Nie znam go osobiście. Mój Mateusz, podaj do nas na plan Balkon Warwa od Kuchni. Pierwszy program w Polsce na żywo na Facebooku. Mateusz mówi, żeby przyjechał. A mówi, że aż godzinę tu musi jechać na Żoliborz. No, niestety. Ale gdyby chciał, to by przyjechał przecież. Ale musisz dać mi minutę, bo już coś się domyślał, że ja jestem. No wiem. No, ja wiesz. Chcę być kiedyś takim kocharzem jak Szymek. Marek Puka. Marku, uwielbiam. Marku. Na jakim oleju to smażysz? Medyk. Szefie. Olej kokosowy. Olej kokosowy. Się skaleczyłem, przekwiłem nóż za ostrze. Ty też? Tak. Bardzo ci dobrze. Ewa, możemy zapytać... Słuchajcie. Ale to nie to, że kroiłem. Nawet najlepszym się zdarza. Tylko chwyciłem za ostrze psu, jak żółtodziób. Marku, no próbuj być takim kucharzem jak ja. Próbuj. Zobaczymy, co będzie. Nie, Marek jest bardzo dobrym kucharzem. Ach, Boże, kochany. Boże, może pocałuję? To możesz pocałować. Dobra. O. Nie zasłużył sobie, ale w zasłużyłem. Porządku. Nie. Słuchajcie, to jest najlepszy medyk na świecie, bo nie wiem, czy widzicie, ale mam zamiast plastra taśmę bezbarwną. Prawda? Moja ulubiona modelka i ulubiony kucharz MasterChefa w jednym filmie. Pozdrawiamy. Tutaj są dzieci z TVN-u po prostu. O, pozdrawiam serdecznie. Przekręcam się kurczaczka na drugą Jaką stronę. Jaką masz szminkę? Zobaczcie, jak on pięknie ze strony wygląda. Next. Tak, next. Piękny, niesamowity, chrupki. Chyba to zawsze jest daltonistą. Zobaczcie to, że nie użyliśmy bułki, a mąkę ryżową, a to wygląda jak byłaby bułeczka. A jest 100 razy bardziej zdrowsze, tak pani mówiła w sklepie z zdrową żywnością. Więc smażymy naszego kurczaczka, nasze kofty. Ewa, podoba ci się Szymon? Wiecie co, Ewa, on mnie ujął swoim charakterem. O, naprawdę. Możesz mówić, mów. Co? Masz teraz czas, masz pół godziny, mów. Mów sobie, nie. Nie, już nic nie mówię, Ewa. Nie, ja dziękuję. Mów. Hej, Romaczki. Dzień dobry, serduszkę. Dobry wieczór. Co się okazuje, jest dużo ludzi z Wągrowca, słuchajcie. Wągrowca? Pozdrawiamy serdecznie cały Wągrowiec. Niesamowite miasto, tam jeszcze nigdy nie Ewa, byłem. Ewa, kucharzu. No. Zapraszała mnie Ewa przed programem do Wągrowca. Na pewno tak, skorzystam na pewno z tego. Wpadnie. Tak, przyjadę. Nie, wpadam, przyjadę. Dobra. Przyjadę. Widzisz, Ewa? Będzie potem sypialnia 2x2 od kuchni? Nie. Na oddzielnym kanale. Co? Będzie. Ewo, mówisz, że gotuję rzadko, ale ja już gotujesz to co najchętniej. No spaghetti, no nie no, przestańcie w ogóle. Oni mi tu podpowiadają jakieś niestworzone rzeczy. Nie, ja... No serem. Nie, ja naprawdę... Możecie mi nie wchodzić w słowo? Przecież to cały plan dzisiaj żyje. Odkąd jest Ewa u nas na planie, po prostu wszyscy... Ja nie wiem. Ewa, nie wiem, o czym o tym nie mówiłem, ale to jest tak.
jak zobaczyli moi znajomi koledzy, że będziesz gościem mojego programu, to generalnie telefon się rozdzwonił. Dzwonili wszyscy. Wszyscy dzwonili mężczyźni i mówili, czy mogą przyjść jako publiczność. No i gdzie są? Powiedziałem, że nie ma miejsca. No Ewa, dobrze. No ja się dzielić nie będę. No. Ile masz wzrostu? A, ale jedzeniem się chociaż podzielisz? Jedzeniem z tobą zawsze. Dobra. 1,82 m. Szymon, ty zawsze z taką pasją opowiadasz o tym, co robisz, aż się chce oglądać. Nie ciągnij mnie tutaj. Jest mi bardzo... Ja nie ciągnę. Jest mi bardzo miło. Jest. Mówię o kablu. Słuchaj, tak. Także tego... Ewka, co to za kolor na ja będę sprzątał. Ewa, niech czyta. To są... Pomadki z Nexa. Tak, to jest niesamowite, muszę to powiedzieć, bo Ewa przed programem robiła live na swoim kanale i to jest niesamowite. Staje dziewczyna, Ewa, mówi tak, kochane, my to mam właśnie, używam pomadki, to jest Nex, prawda? Do oczu coś tam. Gdzie się w ogóle nic nie zna. To jest do oczu coś tam, to jest to. I nie, mnie to ujęło, że po prostu tym się tak jarają dziewczyny, nie? No tak. To tak jakbym grał z kumplem, nie? Słuchaj, jakie piwo pijesz? No ja dzisiaj piję Żywca. A ty, no ja piję, nie wiem, tam EB, tak? Wymyślam teraz. No dobra, no mów, słucham cię. No i to jest rozmowa, nie? Nie, to nie jest rozmowa. Albo jakie whisky, nie? No ja lubię whisky. Tam ja się w ogóle nie rozumiem, facetów w ogóle nie rozumiem. Znaczy nie, inaczej, facety nie rozumieją kobiety. Nie, prawda. Po prostu kobiety są... No wiesz co, widziałem jakąś książkę. Gdzie? Ja też, słuchaj, księgarni na półkach. Ja mam całe mieszkanie w książkach, jak widzisz. Nawet czytam je. Aha, tak? No nie tylko obrazki. Do niedawna przeglądałem obrazki, teraz je czytam. Ale widziałem książkę, jak zrozumieć... Pokażcie publiczność. Czy publiczność chciałaby być na wizji? Na pewno tak. Czekaj, bo publiczność sobie robi make-up. Ja popijam herbatkę, żeby nie było. Tak, ja też, czy ja popijam wodę? Tak, czy wodę? Wodę. Za jasne. Nie. Yes. Ewka, co Ewa, co lubi zrobić na co dzień? W sumie to ja dużo rzeczy robię na co dzień. Codziennie pływam. Jak jest pogoda, jeżdżę na deskorolce bądź na rolkach. Grałam w piłkę nożną, naprawdę. Tak? A na jakiej pozycji? Napastnik. Na jakiej? Napastnik. Tak. Ja zawsze grałem na bramce, bo wołali gruby na bramkę. Na bramkę musiałem. Tak samo jak ja na koszykówce, Ewa. A wołali gruba. Pod kosza. Czemu? Była bramka. A bo byłaś na wyższa. Tak. Kochani, już szykuję pomału śniadanie. Ja już tutaj jeszcze sos wymieszam dokładnie, czyli mamy tu miód. Sos wymieszam, jeszcze wejdź mi zdanie, tak. Mamy miód od Grzesia, mamy sos sojowy i świeżą kolendrę. W tym będziemy mogli maczać naszego kurczaka. Ja tu przełożę do pięknego japońskiego naczynia. Mój mąż zazdrosny, że znowu niedzielny wieczór spędzam z Szymonem. Twój mąż? Nie no, mąż Natalii Grzechnik. Co Natalia Grzechnik? Pozdrawiamy. Co? Natalia? Natalia. Powinienem znać? Wiecie co? Pozdrawiam teraz serdecznie. Serdeczko dla ciebie. Lubię grać w kosza, lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu i no niestety albo stety modeling mnie przychłania całą. Chwilę zamknę. No. I ten, no i co? I aktorstwo też wchodzi w grę u mnie. Dzisiaj właśnie byłam na planie na dobre i na złe, słuchajcie. Na dobre i na złe. Ale nie, w ogóle ja uwielbiam tą atmosferę, jaka panuje tak. Na takim nagraniu. A to w tym serialu zginęła Kurzuchowska, uderzając w kartony? Mylisz. To nie w tym. A to był Rysiu z Klanu. Tak samo gdzieś zginął. Mój narzeczony jest tu ze mną. Ewelina Oliwier Kaśku. To jestem ja. Przyszły narzeczony Ewy. Sam Ewa? Nie. Jak nie? Przypomniałem, że zostanę w kolejce. Ale na pewno nie przyszły narzeczony. A, niebawem obecny.
Super patelnia grillowa. Tak, patelnia jest niesamowita grillowa. Ja jeszcze raz przerzucę, ponieważ to jest kurczak. A kurczaka nie jemy na surowo, czyli w ogóle białego mięsa nie jemy. Czy to jest kurczak, czy to jest indyk, nie jemy na surowo. Dlatego przykryłem patelnią, żeby nam pięknie tutaj doszedł. Zobaczcie, nic się zupełnie nam nie rozwala. Do tego kurczak ma do siebie to, że, czy w ogóle mięso tego typu, że może łatwo bardzo się rozdrobić na dobre kawałki. Tutaj dzięki temu, że użyliśmy i mąki ryżowej, i krakersów, czy tego stropianu, co są modelki dodania, tak, okazało się, że zupełnie nic się nie wydarzyło, Ewa. No widzisz. Wiesz, to jest tak, jak ty jesteś piękna, mądra i fajna i naprawdę... Ale tak, stoisz nadal w kolejce. Ewa, już powiedziałem, że stoję od godziny. Pozdrawiam laski również. A Szymon, ty co robisz w wolnym czasie? W wolnym czasie się gotuje bezy przeważnie. Naprawdę. Dla niespodziany i dla was. Dla niespodziany, niespodziana, więc bezy. Więc gotuję bezy generalnie w wolnym czasie. Wolnego czasu w ogóle nie mam. A oprócz tego trenuję ciężko. Tak. Trenuję do Top Model kolejnej edycji. Życzcie mu powodzenia. Jeszcze raz powiedz, co gotujesz. Dziś gotuję, kochani, coś a la koftę. Jest to danie bez glutenu, bez laktozy dla osób z alergiami. Czy mamy tutaj pierś kurczaka, którą na moich własnych oczach rzeźnik mielił, w połączeniu z mąką ryżową, z olejem kokosowym, trawą cytrynową, startą, garam masala. Do tego poszedł jeszcze ziemniak słodki, batat. Coś takiego niesamowitego, podamy to sosem na bazie kolendry, sosu sojowego i miodu od Grzesia. Ja nie wiem, czy Grzesio ogląda, no ale zawsze będzie mówił, jak posłucha, bo przywozi mi z Afryko ten miód. Z Afryko. No tak. No dobra. Ale to wynika z tego, że normalnie robiłem te cytrynówki, nie? Czyli spirytus, cytryna i miód. No wiadomo, czyli że masz tam wódkę, nie wodę. Wszystko się wydało. Na trzeźwo niczego nie nagrywam. Okay. Się jąkam na trzeźwo. Żartuję oczywiście. Dla Ewy zrobiłeś bez Nutellą? Dla Ewy zrobiłem boks, kochani, boks, którym są cztery różne smaki. Jest to pierwszy boks w Polsce, który otrzyma Ewa. Nikt inny Ewa do pory boksa nie otrzymał ode mnie. O matko, czuję się zaszczycona, ja uwielbiam bezy w ogóle, więc trafiłeś chyba w moje serce. Miło mi bardzo, Ewa. Przez żołądek do serca, jak to się mówi. No wiesz, są to najlepszy Ewa, partner, to kucharz. Ewa, twoje zmieniło się po Top Model. No powiem tak, dużo rzeczy się zmieniło tak naprawdę, całe życie obróciło mi się do góry nogami. Właśnie, co teraz robisz? Jestem tutaj z tobą. Tak, dzisiaj jesteś w prestiżowym programie Balkon Wawa Kuchni, ale okej, tak, skończył się Masterchef, tak samo skończyło się program Top Model. Ale wiesz co dalej? W programie dopiero zaczyna się takie życie. Ale uwaga, ja chcę powiedzieć na rzecz, bo na przykład dzisiaj ruszyły castingi do Masterchefa i chcę powiedzieć wam, kochani, jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli nie będziecie ciężko pracować, zapierniczać... To nie osiągniecie nic. Tak, ponieważ te programy dają nam rozpoznawalność, dają nam szansę, ale samo nic w życiu nie przychodzi. Więc trzeba ciężko pracować, a naprawdę warto, więc się zgłaszajcie do programu Masterchef. I Top Model. Tak, Top Model nie polecam, ja będę kandydował w kolejnym sezonie, więc no way. Oj, Szymek, Szymek. Żartuję, przecież to pode mnie nie wezmą. Ale co, odpuszczasz już? Zaprzestajny jestem. Tak. Bierzemy już, kochani, nasze pyszne kofty. A la kofty. Wyłożymy to na talerz. Na nasz piękny talerz. To jest Ewa Polska Porcelana. Nie wiem, czy wiesz. Maria Paula. Teraz już wiem. Nie, czy ja w ogóle uwielbiam to, co jest polskie? Nieprawda, ja... Tak? Kocham marki, które robią coś z polskiego, są polskie rzeczy i wszystko, co mogę, to staram się pokazywać, co jest polskie. Szłyki wyglądają przepysznie, no właśnie, bardzo przepysznie. Więc przedcha czas, żeby spróbować tego szaszłyka. Tak myślę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jeżeli na przykład to danie byście robili na grillu, to co jest ważne? To jest ważne, żeby te patyki na przykład zamoczyć w wodzie albo w białym winie. Wtedy one się na pewno wam na grillu nie spalą, a do tego mięso przejmie aromat białego wina. Słuchaj, lepsze wino niż woda. Twoje motto życiowe? Moje motto życiowe?
Wiecie co? Ja uważam zawsze, że karma wraca. O, ja jeżeli tak. mogę, to jak wiecie, to bardzo dobrze o tym pomagam. Komu mogę? Dzieciom. Wspieramy Emilkę nieustannie. 23 kwietnia w Warszawie jest event dla Emilki, która walczy z rakiem mózgu. Ja i piątka Masterchefa między innymi, czyli Marek Pukas, Asia Ruda, Ania Kalkawa-Kułyk, Sławek Sobański. I jeszcze jeden ci brakuje. Byłem ja? Czy nie byłem ja? Będziesz ty. I ja. Bierzemy udział w wielkim evencie, więc zapraszam was serdecznie na ten event. Więc ja uważam, że skoro mogę, a mogę teraz, bo mam, nie wiem, ludzie mnie lubią, więc mogę coś do was mówić, trzeba pomagać innym. I na przykład ja uważam, że karma wraca. Ponieważ jeżeli ja pomogę Emilce, pomogę komuś innemu, nie wiem, kto potrzebuje pomocy, to nie mi wróci, nie dzisiaj, nie jutro, ale kiedyś do mnie wróci. Bo nigdy nie wiemy, kiedy my będziemy, tak naprawdę, kochani, potrzebować tej pomocy. Choroby szaleją, jest straszne. Mądre słowa, Szymon. Kochana, bardzo mądre. Spróbujmy, ja Ewa. Ja mam ochotę na te bezysłowa. Poczekaj, a nie, już, kurde, w 9:30 to już za późno, żeby modelka jadła. Więc co ja zjem. Gada? Nie. Wy jecie o tej porze? Nie, ja jem. No przygląda to przepięknie. Mamy sos, ja podam serwetki. A możesz zdradzić, kto będzie kolejnym gościem? Niespodziana. Kochani, kolejnym gościem programu Balkon 2x2 od kuchni będzie w następną niedzielę. Kto? Basia Kurdej Szatan. Żartujesz? Ja nigdy nie żartuję. Nie wierzę, no. Bo to jest jedyny wierzę. Najlepszy na świecie prestiżowy program. Jedyny w ogóle na polskim Facebooku. Same gwiazdy przychodzą i niespodziane tu do mnie. A za tydzień ja Basia... Nie wierzę. No. Bo ja w ogóle... U niej też ale... ustawisz kolejkę. Ile ja czekam? Ja zaprosiłem Basię w listopadzie. Mamy marzec i dalej czekam w kolejce. Ale na Basię mogę czekać. Nieskończoność. Naprawdę. A na mnie? Na ciebie czekam od zawsze. No, słuchajcie. Odkąd się urodziłaś. Wiesz co? Szymek. Proszę bardzo. Ewa, spróbujmy naszej kofty. Ja sobie... Proszę bardzo. Nie no, próbuj. Tak jak źle wygląda, że aż się bronisz? Możesz zamoczyć w sosie. Tu masz serwetkę. Okej. Okay. Ale nie otrujesz mnie? Nie, w życiu. Na pewno? Ewentualnie troszeczkę dodałem pawulonu, żebyś zasnęła. Dzięki. Zawsze luźniej. Nie patrzę. Dobre. No nie patrzę. Przepyszne. Bez glutenu, bez laktozy. Naprawdę. Ja taką kuchnią zdrową mam mało wspólnego, co po mnie widać. Ale staram się jak mogę, bo wiem, że wy to kochacie, że wszyscy są teraz na diecie w tym kraju. I ja też, całe życie. Ale nie. To jest dobre, nie? No przepyszne jest. Jest dobre. I fajne jest to, zobaczcie, że mąka ryżowa, ja mam palec... to drugi raz przez żołądek do serca. Mąka ryżowa dała nam to, że wygląda jak bułka. A to z bułką zupełnie nie ma nic wspólnego. Tylko wyłącznie jest mąka ryżowa i jest pięknie, pięknie przyrumienione. Plus ten stropian, co jedzą wszystkie modelki i ja. Czy ja to kupuję ten z czekoladą, bo na diecie jestem. Nie, ale jest mega. Sos? Mhm. Robi robotę, nie? Kurde. To jest najlepsze, Ewa, że ja się... zaskakuje ten krok, jak to gotuje. Zawsze wychodzi mi coraz lepsze. No co ty? No, bo tak jak ty jesteś, no. Tak jak ty jesteś coraz piękniejsza w każdej sesji, aha, tak jak gotuję coraz lepiej. Nawet nie wiem, czy zauważyłaś, że uzupełniamy się. Że jemy z jednej miski. Niech to szlak. Coś nas połączyło. Kolega krzyknął, że jak zakochany w kundel. Nie pomyślałem o tym, mogłem zrobić spaghetti i taką jedną wielką, taki jeden makaron. Byśmy się spotkali w końcu gdzieś tam razem. Połowie. Ewa, smakuje? Dobra, nie? Przepyszne. Bardzo fajnie. Kochani, ten przepis już w środę na moim blogu szymonczyzielski.com. Tam również za chwilę rusza cukiernia internetowa, gdzie wczoraj miałem całą sesję zdjęciową, cały dzień. Słyszałam, słuchaj. O tej cukierni. Mam nadzieję, że będziesz pamiętał mnie. Wtedy ja się chyba ustawię w tą kolejkę. Wtedy to jakoś zrównoważymy. Słuchajcie, to jest szantaż. To nie jest szantaż, tylko życie. Ja czekam dzisiaj, ty poczekasz. Kochani, cóż, jest przepysznie, jest przesympatycznie. Krew się polała z jednej i drugiej strony. Widać, że ognisty odcinek.
Ewa, ja chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować, że wziąłeś udział w moim programie. Dla Ciebie, bo tradycją w moim programie jest to, że każda osoba, która u mnie jest gościem, otrzymuje bezę. Myślałam, że jestem pierwsza. A Ty jesteś pierwszą osobą w Polsce, zupełnie poważnie, tak? I na całym świecie generalnie, która otrzymuje pierwszy boks cukierni Czerwiński. Piękne nazwisko, to jest cudowne nazwisko. Więc ten piękny boks z pięknymi bezami o różnych smakach wędruje na Twoje ręce. Boże, jestem już zakochana. Ja, kochani, chciałem przypomnieć, że trzeba ten live udostępnić. Już za chwilę podam osobę, która wygra, może nie wygra, zdobędzie kolejną patelnię, a przede wszystkim warsztaty kulinarne ja razem ze mną. Ja mogę się z Wami podzielić, słuchajcie. Ale to jest piękne, zobaczcie tak, mamy tutaj czekoladę, mamy kokos w czekoladzie 55% kakao, mamy orzeszki pistacjowe, tu jest MMS. W tej bezie w środku jest ukryty MMS, do tego jest obtoczona cała MMS-ami. Ej, wiesz co, chyba się zakochałam. We mnie? Chyba też. O. Nie, ale... Słuchajcie, gotujcie, a tak piękne kobiety jak Ewa będą was, najwyżej w waszym zasięgu. Najwyżej biodra pójdzie. Ja myślę, że co innego, Ewa. Kochani, ja dostaję kopertę z nazwiskiem osoby, która otrzymuje patelnię. Ciekawe, ja nie patrzę. Ewa, przeczytaj. Kto otrzymuje? Tomasz Jankowski, Nowy Dwór Mazowiecki. I masz... Tomku, od nas otrzymujesz patelnię marki Waldinox razem z zaproszeniem na warsztaty kulinarne. Do Ciebie jest wielka prośba, ponieważ to, że otrzymujesz, to jest jedna część tej przyjemności. Musisz zrobić zdjęcie, wrzucić na mój fanpage opisany dokładnie, co na tej patelni ugotowałeś, a ta patelnia już jutro do Ciebie kurierem pojedzie, pod warunkiem, że na privie wyślesz mi swój adres. Ewa, ja chciałbym Ci po raz drugi serdecznie podziękować, czy po raz trzeci, że tak pięknie... Pocałować. To zawsze. Że tak piękna kobieta zgodziła się na tak to, żeby wziąć udział w moim programie. Wzrost jest problemem, nie? Ewa, ale jak policzymy wszystko razem, to będzie metać miesiąc. O matko. Więc zupełnie centymetrami się wszystko zgadza. Więc Ewa, dziękuję serdecznie. Ja mam nadzieję, że te bezy trafią do mojego żołądka. Trafią przez serca. Zrób sobie zdjęcie wspólne na mojego bloga. Boże, jestem szczęśliwa. No bo ja ludzi uszczęśliwiam, bo gotowanie ludzi uszczęśliwia generalnie. Co? Kochani, ja Wam dziękuję serdecznie, że po raz kolejny, po raz 18 ze mną byliście i razem z Ewą. Już za tydzień kolejny gość programu, Basia Kurdej-Szatan. Mam nadzieję... Będzie ogień, będzie szatan. Będzie piekło pewnie, bo ona z piekła do nieba, a wygląda jak anioł. Moi drodzy, ja Wam dziękuję serdecznie. Widzimy się za tydzień. A my na live'ie, już za 5 minut.